Zastanawialiście się kiedyś, czym jest praca niepłatna w gospodarstwie domowym? Ekonomia szczęścia, by Piotr Michoń Czyta Jacek Kaczmarski. Czy spacer z psem to praca? Esej o pracy niepłatnej w domu. Na początek odpowiedzcie na pytania. I jak sądzicie, czy wykonuje pracę zmywając naczynia, piorąc, prasując, sprzątając, gotując, robiąc zakupy w warzywniaku, naprawiając samochód, malując płot? No, w porządku, wiem, to było łatwe. To teraz nieco trudniejsze. Czy pracuje, gdy przeszukuje strony internetowe w poszukiwaniu najlepszej oferty last minute, promocji na hotel w Barcelonie albo atrakcji na weekend? Czy pracuje, gdy przygotowuje romantyczną kolację dla żony, gotuje obiad dla rodziny, albo testuje nowe przepisy? I co, dalej łatwo? Macie dość? Jeszcze nie? No to nadobicie. Czy pracuje, grzebiąc w ziemi, bo lubię pracę w ogrodzie? Czy pracuje, idąc na spacer z psem? Czy pracuje, gdy czytam dziecku książkę na dobranoc, bawię się z nim klockami, albo zabieram do kina? Czy pracuję pisząc bloga, nawet jeżeli nie zarabiam na tym pieniędzy? Dam wam chwilę na zastanowienie. Hmm. Już? No to czas na odpowiedzi, a raczej odpowiedź. Każda z czynności, które wskazałem, to praca. Już widzę wywołane zdziwieniem zmarszczenie na nieskażonych botoksem czołach. Ale jak to? Szukanie hotelu na wakacje? Zabawa z dzieckiem, spacer z psem, to wszystko ma być pracą. Kiedy zabieram czworonożną orę na spacer, to pracuje? Pracuję, kiedy czytam dziecku o proszku pierdzioszku w kolejnej części opowieści o doktorze proktorze? Pracuję, gdy przelatuje przez oferty w necie? Coś tu nie pasuje. A jednak. W nauce określamy pracą każdą czynność, która może być wykonana przez kogoś innego bez utraty użyteczności osób korzystających. To tak zwane kryterium osoby trzeciej. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś może mnie zastąpić, mogę zapłacić komuś, by zrobił coś za mnie, to jest to pracą. Możliwe jest zatrudnienie opiekunki do dziecka, a to oznacza, że sprawowanie opieki to praca. Mogę zapłacić komuś, by skosił mi trawę, wyprowadził psa, przejrzał oferty, albo ugotował obiad. A to znaczy, że każda z tych czynności jest pracą. Nie mogę wynająć kogoś, by przeczytał za mnie książkę, poszedł pobiegać albo się wyspał. A zatem czytanie, jogging i spanie pracą nie jest. Bywa, że ciężko nam to przyjąć, bo myśląc o pracy, pozostajemy zwykle niewolnikami poglądów dawno nieżyjących ekonomistów. Powszechnym jest przekonanie, że pracą jest to, za co nam płacą, co robimy od 8 do 16. A przy tym praca musi być nużąco mozolna. Powinna być czymś, czego wolelibyśmy unikać. Zacznijmy od pierwszego z tych założeń. Praca jest wtedy, gdy mi za nią płacą. Kwintesencją takiego myślenia jest zdanie, które można czasami słyszeć: Nie, ona nie pracuje, jest z dzieckiem w domu. W jednej z książek cytowałem mężczyznę, który, zapytany o to, czy żona pracuje, odpowiedział, że nie. Poproszony, by opisał jej dzień, opowiadał o tym, że jego żona wstaje po czwartej, by nanosić drewna, przynieść wodę ze strumienia, przygotować śniadanie. Potem pierze ubrania, zajmuje się dziećmi, dba o zwierzęta, robi porządki, gotuje, przynosi mężowi posiłek na pole, a gdy on idzie spać, ona jeszcze się krząta w gospodarstwie. Kiedy naukowiec przeprowadzający badanie zauważył, ale przecież mówił pan, że żona nie pracuje, zdziwiony tą uwagą mężczyzna odpowiedział: Nie, powiedziałem panu przecież, ona zostaje w domu. Przyznaję, trochę mu zazdroszczę. Posiadanie łatwych reguł tłumaczących świat, to coś, czego naukowcom zwykle brakuje. Ktoś mi płaci, praca. Nie płaci, nie praca. Idąc tym tropem, docieramy do miejsca zwanego zakątkiem paradoksu. Wyobraźmy to sobie. Kobieta, która zajmuje się dzieckiem w domu, jest po prostu w domu. Ale gdy ta sama kobieta pójdzie zajmować się cudzym dzieckiem za pieniądze, to powiemy, że pracuje. Czynność ta sama, a definicja inna? Wbrew powszechnym poglądom, fakt, że ktoś płaci nam za to, że coś robimy, nie jest kryterium odróżniającym pracę od niepracowania. Ta zasada działa też w drugą stronę. To, że ktoś wykonuje pracę, wcale nie oznacza, że należą mu się za to pieniądze. Zanim jednak o tym napiszę, do omówienia zostało nam jeszcze drugie z kryteriów czerpanie radości z pracy. Między zwojami mózgu trudno nam przepchnąć myśl, że coś, co sprawia nam przyjemność, jest pracą. On czerpie przyjemność z zabawy z dzieckiem, a ona uwielbia chodzić na spacer z psem. Trudno nam połączyć to z takimi słowami jak haruwa, produkcja, mordenga, robota, czy jeszcze bardziej kolokwialnie, zachszan. Tymczasem przykrość, jaką sprawia nam to, co robimy, nie odróżnia pracy od innych czynności. Musiałoby to oznaczać, że zawsze, gdy ktoś lubi to, co robi, to nie pracuje, a gdy cierpi i się męczy, to pracuje. Brzmi mało logicznie, prawda? Ważne jednak w tym kontekście jest wykonywanie czynności produktywnej. Dziecko musi mieć opiekę, a że akurat sprawuję ją bawiąc się z nim, nie zmienia istoty tego, co robię. Dostarczam opiekę. Pies musi być wyprowadzony na spacer, a że lubię to robić. Nie ma żadnego znaczenia. Gdyby było inaczej, to spacer z psem w listopadową pluchę musiałby być bardziej pracą niż rzucanie psu kija w słoneczne wiosenne popołudnie. Oczywiście, zauważyliście na pewno, że kryterium trzeciej osoby w tym przypadku nie do końca się sprawdza. Bo tak samo jak nikt nie może mnie zastąpić w wysypianiu się. Panie Karolu, proszę iść za mnie się wyspać, tak bym za sześć godzin był wyspany. Tak samo nie do końca jesteśmy zastępowalni w innych czynnościach. Są bowiem czynności, które łączą w sobie elementy pracy i odpoczynku. Przekonałem Was? Nie do końca. To dobrze. Najpierw odniosę się do tego, co sygnalizowałem wcześniej. Wykonywanie pracy niepłatnej w domu nie oznacza jeszcze, że należy się za nią zapłata. Jednym z powodów jest to, że owoce naszej pracy trafiają najczęściej do nas i naszych bliskich. Jeżeli gotuję obiad, sprzątam, piorę, czy zajmuję się dzieckiem, to ostatecznie moja rodzina smacznie je, mieszka w czystym domu, nosi niepoplamione ubrania i ma przeczytanego doktora, proktora. Zapłatę zwykle otrzymujemy za to, co zrobiliśmy, ale z czego korzystają inni. Gdybyśmy porzucili tę zasadę, to naprawiając w domu kran, powinienem oczekiwać wynagrodzenia równego temu, które otrzymuje hydraulik. Oczywiście, pod warunkiem, że mi się uda, co przynajmniej w moim przypadku nie jest regułą. Przyznajcie, to dość niedorzeczne. Kryterium osoby trzeciej opiera się na założeniu, że jest jakieś zadanie do wykonania i nie ma większego znaczenia, kto je wykona. Zauważmy jednak, że pozwalając na to, by ktoś nas zastąpił, czasami nawet za to płacąc, nie tylko sami pozbawiamy się radości, ale też możemy umniejszyć radość innych. Obiad ugotowany w domu zawiera w sobie nie tylko minerały, węglowodany i białka, ale też informacje robię to, bo jesteś dla mnie ważny. Czytanie dziecku książki to nie tylko odhaczanie kolejnej czynności z elementarza dla super rodziców. Ale też tworzenie relacji, na której korzysta i dziecko, i rodzic. Nawet pies woli chodzić na spacer ze swoim panem niż z kimkolwiek innym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kotu za to wszystko jedno, kto napełni mu michę. Czy teraz już wiecie, dlaczego postanowiłem pisać o pracy niepłatnej? Wierzę, że trzeba o niej mówić, by ją szanować. Zbyt często pozostaje niepoliczona i niedoceniana. Nie jest nieważna, jak chcieliby niektórzy. Nie jest też pracą miłość, za którą nie należy się docenienie, jak chcieliby inni. Okrutna ironia niepłatnej pracy domowej polega na tym, że zostaje zauważona i doceniona zwykle wtedy, gdy nie jest wykonywana. Uderzmy w wysokie tony: niepłatna praca w domu to podstawa naszej gospodarki. Dane pokazują, że nawet w bogatych krajach wartość pracy niepłatnej sięga 40% produktu krajowego brutto. Niepłatna praca w domu to często mniejsze szanse w szkole i na rynku pracy dla osób ją wykonujących w większości społeczeństw na świecie to kobiety i dziewczynki. Niepłatna praca w domu to źródło nierówności płciowych. O tym już kiedyś pisałem w tekście Jestem mężczyzną, nie pomagam w domu. A schodząc całkiem na ziemię, tak blisko, jak to dotyka lub może dotknąć każdego z nas, stwórzcie sobie obraz w głowie. Kobieta, która była aktywna zawodowo, rodzi dziecko i zajmuje się nim w domu. Jakiś czas potem zachorował jej ojciec. Z dnia na dzień wrócenie do pracy przestaje być finansowo opłacalne. Zostaje więc w domu. Doświadcza tego, co dobre, ale i tego, co złe. Zdarzają się dni, gdy błogosławi każdą chwilę spędzaną z bliskimi, i takie, gdy po dwugodzinnym, wielokrotnie przerywanym śnie nie umie zachować spokoju, spoglądając na lądującą na podłodze kaszkę. Będąc wykładowcą, urzędnikiem, dziennikarzem czy sprzedawcą, nadal będziesz twierdzić, że to, co ty robisz, jest pracą, a to, co robi ona, pracą nie jest? To jeszcze nie koniec. Już za tydzień o tym, jak wycenia się wartość pracy niepłatnej. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl. Nagranie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.